got some on my mind. Nowhere else to go. Take me downtown. To you, people show me love, but I can't take it. What I said was true, real pain, can't fake it. Still they wanna be with me, still they wanna leave with me, still they wanna feel like me, still I can't believe it's me. Time you spend with me, I spend mine on being free. On a flight to fantasy, I see you in the same day. I wonder why. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Prince of Persia. Trochę nie nagrywałem filmów, ale już jestem. Tak, już jestem, gdyż miałem kilka spraw na głowie, a dosłownie, a tak dokładnie to dwie. Jedna to szkoła, a druga to musiałem uratować ziemię. W jakiej grze to by chyba każdy się wymyśli. Muszę sobie przypomnieć, jak tu się... Tak. Chyba dobrze myślicie, Mass Effect 3 skończył się... Dla mnie tragicznie. To znaczy nie chodzi o zakończenie, co tak wszyscy narzekają na to zakończenie. Tylko chodzi o to, że no do dupy się skończyło. I to jakbyśmy tego nie skończyli, bo tam jest kilka opcji do zakończenia sobie fabułę. No, nie wiem, co się chce. To właśnie... Wstecz, jak wstecz. Okej. To właśnie się do dupy skończyło i smutno mi się zrobiło pod koniec. Mało jest takich gier, kiedy po wydarzeniach w grze mi się robi smutno. A Mass Effect właśnie taki był. Więc to pokazuje jakby moc fabularną danej gry. No i moc jakby profili postaci. Co jest, kurde? Tak, nie tak chciałem iść. Wow. To znaczy, znamy te postacie, kojarzymy je i kiedy się... Mamy już swój team, to jakby się do niego przywiązujemy, coś dziwne, bo to jest tylko gra komputerowa. A jednak... Tak się właśnie dzieje. Skacz. Dokąd teraz? O Boże. Okej, bo ja mam mało miejsca na dysku, więc... Tu się schodziło. Przestań się ciąć. What the fuck? Było blisko. Dokąd? Hit. Więc chociaż muszę stwierdzić, że tak średnio. O fuck. Ej, what the hell? Wow, uda mi się w końcu zjechać. No ledwo. Nie wiem, czemu się zacina. Co, nie doskoczy? Doskoczy. Fuck, nie w tę stronę. Musimy wejść wyżej. Fakt, że na początku The Mass Effect 3 mi się nie podobał. Jeszcze jedno. To potem już totalnie mnie wciągnął.
jeśli chodzi o fabułę oczywiście. No jest kilka niedopracowań, takich jak na przykład nie wiem czemu nadal dziennik zadań jest tak niedokładny jak był w dwójce, jedynce. Myślałem, że się naprawia. Co on robi? Ja pierdolę. Myślałem, że się naprawia pewne rzeczy z części na część, a tutaj jest kilka naprawionych, kilka dodanych fajnych, kilka popsutych, na przykład bieganie, które miało być niby lepsze, a tak naprawdę nie było. Tak naprawdę nie jest, jest mniej wygodniej. To samo śmieszna animacja biegów, nie wiem. Nie wiem, kto pisał ten, a znaczy animował ten bieg, bo jest żałosny. I co najlepsze w drugiej części był fajny, znaczy no, normalny, tak? Każdy się przyzwyczaił, jeżeli naciskasz shift i sobie biegniesz. To w tym wypadku akurat jest domyślnie spacja. Czyli to co innego jednak, no tu jest powtórzony ten bieg, co jest dziwne. A w dwójce był ok, czyli popsuli sobie animację biegu. I to tak totalnie. To dziwna sytuacja. Więc jest kilka minusów, ale i tak większość plusów. Nie wiem czemu jest tak w ogóle taki hejt na twórców za to, za zakończenie, bo zakończenie było może faktycznie zbyt mało by się wyjaśniało, jak na trzy części. Się zgodzę, ale nie było aż tak złe. Nie wiem o co jest cały ten raban. dziwna rzecz. Tędy? Tak, tędy. Żyzne pole jest wyżej, na tej półce. Możemy użyć pnączy, aby wejść wyżej i się przedostać. Przedostać się, ale dokąd? Zaraz zobaczymy. Dajesz, bo ja mam mało miejsca na dysku. Co to jest? O, Alchemik. Chyba właśnie straciliśmy drogę po prostu. Jeśli nie zdołamy utrzymać się nad zepsuciem, stracimy znacznie więcej. Oczywiście tak, też miałem problemy z dźwiękiem. W Mass Effectie, w każdej innej grze mam ten ścinany dźwięk albo zacofany dźwięk, nie wiem czemu tak jest. Nie mam do tego siły już. Już to próbowałem naprawiać, nie że nic nie robię przy komputerze, bo robię. Ale rozmawiałem nawet ze znajomym, który się zna. No i niestety nie wiem. Żenujące po prostu jest to, że to działało, a nagle nie działa. No, tak samo Battlefield 3, nie wiem czemu mam lagi na multi, jak że w każdej innej grze mam. Lagi mam, nie zacina mi się, bo w singlu mam 50 klatek na medium. Więc zanim ktoś napisze coś, że wina mojego kompa, to nie, bo ja już to testowałem. Też myślałem, że to jest wina mojego kompa, mam faktycznie za słaby już na Battlefielda, żeby tak. Ale to jest wina lagów, ewidentnie. Bo jak sobie gram, to animacja jest. Dobrze, no, 50 klatek mam. Z kim tu będziemy walczyć? Musimy go sięgnąć, by go powstrzymać. Hej, odsuń się stąd. Tak, na pewno cię ten posłucha. No i proszę. No to jest. Jak to się walczyło? A, okej. Okay. Alchemik, a to chyba jeden z łatwiejszych. Nie wiedzę. Bierz Galika. Uważaj. Muszę być bliżej niego. Odsuń się. Weź go. Czemu go nie wzięłaś? No, prawie całe. Jeszcze tylko. No, to wiem, że łatwy. To powinno cię czegoś nauczyć. Dzisiaj to już będzie tyle, bo mówię, mam mało miejsca na dysku, a już dwie takie odwalić, to jest bardzo dużo i jest długie jest to wideo, więc nie będzie tak fajnie w ogóle.
No więc, ale tak ogólnie Mass Effect to polecam, polecam. No jeżeli ktoś wszystkie przyszedł, bo ja przyszedłem już tylko dwójkę i trzecią część, bo jedynka mi się totalnie podobała, mnie znudziła. Zepsucie zniknęło. Wygląda na to, że możemy się stąd zmywać. Dobrze wiedzieć. To. To nawet jeśli tylko przeszedłeś dwójkę, a nie przeszedłeś jedynki, to możesz sobie kupić, bo właściwie z jedynki chyba nic nie ma. A nie chcę nic zmylić, ale chyba nie ma żadnych powiązań. Więc kupuj, bo się opłaca. Ja kupiłem sobie na Move.pl z dwoma innymi grami. Jedną gratis dostałem do rozmów za 10 zł. Dirta 2 i Pchary Rodan, czy jakoś tak. No i to dzięki temu mam 3, ale już w Mass Effecta przyszedłem w kampanię. I teraz quest poboczny sobie właśnie zacznę. Ale ja tu gadam dużo o Mass Effectie, a mało o Prince of Persia i to był kolejny odcinek. Tak, Let's Playa. Nie wiem, czy mi się tak zacina. Jak zwykle, ale... właśnie pokonaliśmy Alchemika. No, było łatwo i było szybko, mam nadzieję. No bo było szybko, mam nadzieję. Mam nadzieję, że się podobało. No więc do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Szykuje się niespodzianka w postaci... Frag mówi już 8 chyba, tak? I może coś jeszcze, znaczy to właśnie nie niespodzianka, ale jeszcze niespodzianka z Mass Effecta, nie powiem co to jest. I nie wiem czy w ogóle to wypali. I nie, nie, to nie będzie Let's Play Mass Effecta, na pewno nie, nie jestem samobójcą. Okej, okay. Więc to wszystko, do zobaczenia w przyszłych odcinkach.